turniej branży IT, tenisa stołowego. Każdy chciał się sprawdzić przy stole. Też bardzo dobrze, nawet na szpilkach. Nawet na szpilkach. Zobaczcie, to są szpilki, w których się gra w tenisie stołowym. I wygrała. Zawodnicy byli w świetnych nastrojach. Grało się bardzo fajnie, zróżnicowany poziom, ciekawi przeciwnicy. Dobrze, że miałem przygotowanie do zawodników leworęcznych, choć nie pomogło i odpadłem po pierwszych kwalifikacjach. Na pewno warto trenować, na pewno warto przychodzić na turnieje i próbować się z innymi, bo jest to super zabawa. Super organizacja, także gratulujemy. Dawno nie grałem, nasza drużyna jeszcze nie wiem jak im poszło, mam nadzieję, że dobrze i coś wygramy. Włodarze miasta Rumia odwiedzili turniej. Jako miasto Rumia możemy gościć tutaj najlepszych tenisistów w branży IT w Polsce. Dla nas powód do dumy, nasza piękna hala. Po raz pierwszy będzie takie wielkie zawody. Cieszymy się niezmiernie, że kolejne zawody tenisa stołowego w Rumii się odbywają. Mamy tym razem pierwsze mistrzostwa branży IT. Widzimy już po tych pierwszych zawodach, meczach, że poziom jest bardzo wysoki i no, niezmierny sukces dla naszego miasta, że taka ikona polskiego tenisa stołowego jak Leszek Kucharski pojawia się w Rumii. Firmy z branży IT podeszły do turnieju bardzo profesjonalnie. Biorąc pod uwagę, że jest to pierwsza tego typu impreza, zorganizowana jest na bardzo dobrym poziomie i to na pewno dobrze rokuje na przyszłość. Ogólnie gram się bardzo dobrze, aczkolwiek dzisiaj trafiłem na naprawdę mocnych zawodników. Tu za specjalnych sukcesów nie mam, ale to mnie do niczego na pewno nie zraża, wręcz przeciwnie. Wiem, że muszę jeszcze trochę potrenować, żeby w kolejnej imprezie już pokazać trochę więcej. W firmie mamy stół, natomiast gramy bardzo, bardzo sporadycznie. No i to na pewno trzeba będzie zmienić. W ogóle ten stołowy gdzieś tam w moim życiu pojawił się już w bardzo wczesnych latach, bo jest to moja pasja. I wiadomo, że w momencie, gdy jeszcze żył pan Grumba, no to był super tandem, prawda? Stąd też pan Leszek Kucharski jest dla mnie osobą gdzieś tam już znaną. Natomiast no, dzisiaj de facto miałem możliwość poznać go osobiście i też mu zamieniliśmy. No widać, że człowiek z ogromną charyzmą, który ma niesamowite zacięcie do tego sportu. No wiadomo, że też to bardzo dobrze działa w tym kierunku, żeby młodych, szczególnie ludzi, zachęcać do uprawiania tego sportu. Uczestnicy mogli sprawdzić świetny sprzęt komputerowy. Tutaj w Counter Strike'a gracz. Mariusz, pewno to może propagować i tego ping-ponga, tak? I też przy okazji też sam e-sport. Czemu nie? Jestem zawsze chętny, bo lubię i jedno i drugie. Mniej zaawansowani mogli się trochę podszkolić. Dzień dobry, panie Maćku, jak tam dzisiaj rozgrywki? Nie było żadnych, na razie sędziowałem. Nagrodą główną był stół multimedialny. Zapraszamy serdecznie za rok. Mecze z turnieju możecie obejrzeć na kanale YouTube Altes Trójmiasto.